Dzień dobry, witam wszystkich. Jeszcze na początku chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i za okazję, taką unikalną okazję w takim unikalnym miejscu rozmowy na temat, Polski, bo to wszystko, co zostało powiedziane już przez cztery osoby tutaj, to jest materiał w zasadzie na zbudowanie czteroletnich studiów o demokracji. Dopiero możemy sobie przez 4 lata odpowiadać, żeby zrozumieć te problemy. Ja może zacznę jednak taką refleksją osobistą, bo nie ukrywam, że jestem bardzo stremowany, że jestem w tym miejscu, bo to jest miejsce historyczne i to nie tylko w historii Polski, ale w historii świata. A faktem jest, że ja byłem pierwszy raz jedyny w stoczni na przełomie 79-80 roku w takich dość specyficznych okolicznościach. Myśmy prowadzili badania socjologiczne międzynarodowe. Ja byłem świeżo po studiach, chyba 2 lata po studiach, z finami. I w ramach tych badań, te badania trwały, takie bardzo solidne, obu społeczeństw, zwiedzaliśmy zakłady pracy naszych badanych, nie respondentów, a badanych, bo myśmy ich badali dość dogłębnie. I tutaj badani byli przez zespół Mariusza Muskata, znanego socjologa z Trójmiasta. Badani byli robotnicy stoczniowcy mieszkający w hotelach robotniczych. Część Państwa na pewno pamięta, co to znaczyło, prawda? Jak wyglądały hotele robotnicze w tamtym czasie, jak wyglądała praca. I myśmy to wszystko naocznie także obejrzeli, niezależnie od tych naszych wywiadów, badań i tak dalej. Ci koledzy fińscy, którzy pochodzili z bardzo bogatego kraju, a mieli bardzo lewicowe przekonania, bo taka była moda na uniwersytetach i w życiu akademickim, po tych wizytach w Polsce, między innymi po wizycie w stoczni, rzucali swoimi legitymacjami partii komunistycznej chińskiej, bo oni widzieli tych robotników na te kanczalni i widzieli te hotele robotnicze i warunki życia, w jakich żyło społeczeństwo polskie, no przynajmniej wiele tysięcy, milionów Polaków żyło w tych warunkach. Także z tego punktu widzenia dla tej grupki ludzi to, co się stało w sierpniu, być może nie było zaskoczeniem. I to jest takie moje pierwsze myślenie o stoczni i w związku z tym ten dzisiejszy dzień jest też dla mnie bardzo istotny, bo warto dodać, że ja jestem pokoleniem Solidarności. Ja jestem pokoleniem Solidarności, bo pracowałem w Solidarności Mazowieckiej prawie od samego początku przez te 16 miesięcy i zawsze byłem związany, czy byłem formowany przez, powiedzieć, że jestem pokoleniem Piasa, Stanisława Piasa, bo byłem w SKS-ie na Uniwersytecie Warszawskim w latach 70. i Solidarności. Więc są to dla mnie bardzo ważne wartości i także to miejsce symboliczne. No ale nie mogę daleko uciekać w przeszłość przed tymi pytaniami, które padły dzisiaj, są bardzo aktualne. Ja jednak postaram się odpowiedzieć na te dwa główne pytania w miarę syntetycznie, bo chciałem w zasadzie w pewnym momencie mi tak przeszło przez głowę, żeby nie odpowiadać, a przedstawić Państwu fragment mojego artykułu, który napisałem jakieś 2 lata temu na temat pozytywnego programu kształtowania czy budowy społeczeństwa obywatelskiego, czyli poprawiania demokracji. Co można by zrobić, żeby właśnie nie zadawać takich pytań? No bo Państwo, zadając te pytania, w zasadzie już żeście sobie odpowiedzieli częściowo, pewne wątki wskazaliście, bo to nie ma dużej filozofii. To jest proste, choć skomplikowane, jak to się mówi. No bo trzeba, żeby zmienić rzeczywistość, żeby wprowadzić faktycznie pozytywną zmianę społeczną, trzeba uruchomić bardzo wiele małych reform, małych zmian jednocześnie.
Wtedy dopiero cały system ma szansę być zmieniony. I w związku z tym trzeba zmieniać systemowo i holistycznie rzeczywistość. Odgórnie i oddolnie. Dopiero wtedy możemy uzyskać nową jakość. Jeżeli mówimy, że mamy problem z młodym społeczeństwem, z młodym pokoleniem, które wyjeżdża z kraju, no to na to się składa cały szereg istotnych przyczyn i cały szereg narzędzi trzeba by uruchomić i reform, żeby tak nie było. I ma Pani oczywiście rację, że edukacja jest jedną z podstawowych spraw. I to nie tylko edukacja formalna, edukacja nieformalna, edukacja przez doświadczenie, a więc już mówimy o całej wiązce zmian, które w sferze edukacyjnej są konieczne do zrobienia i których przez 20 kilka lat transformacji w Polsce, w wolnej Polsce, nie zrobiliśmy. I to właśnie także ta edukacja nowoczesna, o której Pan wspominał, która wraz z rozwojem sieci i znaczeniem tych kwestii nowych technologii w życiu współczesnym do nas też przyszła i to natychmiast powinno zostać także wykorzystane w tym obszarze edukacji obywatelskiej. Przepraszam bardzo. Edukacji obywatelskiej, czy ściśle mówiąc edukacji do życia w demokracji, czy we współczesnym społeczeństwie demokratycznym, także do życia w wolnym rynku, o którym wspominał Jerzy. Bo tego wszystkiego my nowych pokoleń nie uczymy. Bo one są bezbronne wobec tego, co zostają w mediach, co im jest serwowane. Przepraszam bardzo. Przez dominujące treści współczesnej kultury. Ta chrypka to jest niestety choroba zawodowa, także choroba, która mnie nawiedza od 4 prawie miesięcy, gdy zacząłem być politykiem. Faktycznie te spotkania publiczne to powodują. A więc na pewno edukacja, mądra edukacja i z tym wymiarem, o którym Pani wspomniała. To nie jest nic odkrywczego. No nie ma edukacji bez wychowania. Myśmy w Polsce po 1989 roku w dużej mierze, nie wiem czy my, to w każdym razie Polska, państwo, instytucje edukacyjne, postawiły wielki znak zapytania, czy wychowujemy, czy też przedstawiamy alternatywę wartości, sami się wychowujcie, wybierajcie sobie. Ja jestem zwolennikiem tego, że każde państwo, i zresztą mądre państwa tak robią, wychowuje, tylko żeby móc wychowywać, żeby proces wychowawczy był związany z procesem edukacyjnym, to musimy się umówić, do jakiego kanonu wartości wychowujemy. No i tu najprawdopodobniej my jako Polacy żeśmy się nie dogadali, albo ktoś nie chciał się dogadywać. Pewnie takiego procesu żeśmy nie przeszli i mamy w związku z tym to, co mamy. No, mamy sytuację pod tym względem, moim zdaniem, bardzo niedobrą. Jest to jakiś kryzys mentalny, świadomościowy, kulturowy, kryzys aksjologiczny. Powinniśmy sobie jasno powiedzieć, ja myślę, że to jest możliwe do zrobienia w Polsce i jest możliwe dogadanie się co do wspólnego kanonu wartości, w kierunku których to wartości chcemy wychowywać młode pokolenie. Wśród tych wartości oczywiście powinna być taka wartość jak odpowiedzialność za wspólnotę polityczną, w której żyjemy. Za Polskę, za społeczeństwo, za nasze także wspólnoty lokalne. Ta odpowiedzialność oznacza wzięcie pod uwagę także tego wymiaru dobra publicznego, oprócz wymiaru indywidualnej odpowiedzialności za własne życie każdego z nas, tak dalej. Więc to jest w gruncie rzeczy proste. No nic nie mówię w tej chwili rewelacyjnego, ale rewolucyjnego, poza tym, że tego się nie zrobi. Więc między innymi mamy problem z młodym pokoleniem, które racjonalnie wybiera to, co jest masowo. Wybiera racjonalnie to, co mu się wydaje bardziej sensowne, czyli krótko mówiąc, życie dające większe, lepsze szanse materialne. No i wyjeżdża z kraju. W tej chwili wyjeżdżają ci młode rodziny z dziećmi, ponieważ chcą tym dzieciom stworzyć lepsze warunki, rozumiejąc pod postacią tego określenia lepsze warunki, po prostu lepsze warunki materialne. Ale to nie tylko kraj.
edukacji. No mamy olbrzymią ilość barier, które uniemożliwiają pozytywne zmiany właśnie w tej sferze także dotykających młode pokolenie. No. Ja nie wiem, czy ja w tej chwili powinienem cały wykład przedstawiać, czy będziemy to przerywali. Więc ja tylko skrótowo powiem, że wśród tych barier są takie, jak oczywiście dziedzictwo PRL, mentalne i ekonomiczne i materialne. Ponieważ nie możemy udawać, że to zostało przezwyciężone i w związku z tym niestety mamy te problemy, które mamy. To jest kwestia jakości polskich elit, jakości polskiego życia politycznego. Jeżeli jeszcze będzie czas, to o tym więcej powiem, bo to polskie elity i także jakość czy styl polskiego życia politycznego no, narzuca pewne standardy zachowań. Więc nie dziwmy się młodym, że często nie spełniają naszych oczekiwań, skoro ci starsi nie spełniają. To jest funkcjonowanie różnego typu grup interesów. No, analizy socjologiczne czy politologiczne od lat mówią, że w Polsce mamy formalną władzę i nieformalne grupy, które rządzą. No, w dużej mierze ewidentnie i to na poziomie lokalnym, i poziomie ogólnokrajowym, i branżowym funkcjonują różnego typu grupy interesów o bardzo różnym charakterze. Nie ma sensu w tej chwili wchodzić w szczegóły. To socjologowie od pewnego czasu starają się badać. To nie jest takie proste. To są tak zwane zakulisowe zjawiska, do których trudno jest dotrzeć, które mają olbrzymi wpływ na władzę. W związku z tym ci, których wybieramy, niezależnie od tego, czy jesteśmy zadowoleni z tego, żeśmy tych wybrali, czy inni, oni mają mandat demokratyczny, ale nie do końca oni rządzą. No. Więc sytuacja jest dodatkowo skomplikowana, bo wprowadzanie zmian społecznych, pozytywnych z punktu widzenia na przykład tworzenia warunków dla młodego społeczeństwa jest bardzo trudne w takiej sytuacji. No i oczywiście mamy olbrzymie obciążenia czy bariery wynikające z kształtu współczesnej kultury i mentalności. To jest zarówno kwestia dziedzictwa, ale także kwestia wpływu współczesnej kultury. No. Wpływu tych wartości, które dominują we współczesnej kulturze i to nie są konieczne takie wartości, które przywiązują młodych ludzi do dobra publicznego, prawda? Albo przedstawiają im jakieś scenariusze poszukiwania sensu w życiu głębszego niż tylko sens konsumpcyjno-materialny. No i w związku z tym mamy ten problem z młodym pokoleniem. Oprócz edukacji instytucje, bo nie tylko styl i funkcjonowanie polskich elit, ale jakość instytucji, jakość polskiego państwa. No, jakość polskich instytucji jest bardzo niska. Przez 20 kilka lat nie wypracowaliśmy sobie mocnego, sprawnego państwa i publicznych instytucji, które by zasługiwały na nasze zaufanie. I jeszcze raz w związku z tym jedno słowo o tym zaufaniu. Bo to wszystko można opisywać w perspektywie polskiego kapitału społecznego. Kapitał społeczny to jest taki potencjał społeczeństwa do rozwiązywania trudnych problemów. Na przykład społeczeństwo, które ma wysoki poziom kapitału społecznego, potrafi wprowadzać reformy społeczne, potrafi korzystać z nowych instytucji, potrafi się racjonalnie zachowywać w sytuacji, gdy racjonalne warunki życia stworzymy społeczeństwu. A ten kapitał to głównie są właśnie reguły zaufania i wzajemności, czyli taki potencjał wynikający z tego, że oczekujemy, że inni obywatele, podobnie jak my, będą się zachowali racjonalnie i z zaufaniem do otoczenia instytucjonalnego i otoczenia ludzkiego, w którym funkcjonują. No i ten poziom kapitału społecznego w Polsce jest też najniższy w Europie, czy też jeden z najniższych w Europie. To też wynika z wielu różnych kwestii, ale przez ten poziom możemy mniej więcej mówić, no, dlaczego mamy takie kłopoty. Nie potrafimy rozwiązywać problemów, między innymi nie potrafimy rozwiązywać problemów młodego